Witam szanownych subskrybentów kanału SKDF Atmosfera. W tej pogadance mogę spokojnie się więcej uśmiechać, dlatego że temat nie dotyka żadnych śmiertelnych wypadków. To są pytania, które napływają od szanownych skoczków. Pytania są różne, niektóre zastanawiają mnie, natomiast powiem tak, jeżeli ktoś się interesuje, mało tego, ma wystarczającą ilość energii, żeby zapytać o to, to znaczy, że nie tylko on jest tym zainteresowany. Prawdopodobnie również inni skoczkowie takie pytania mają, one się nasuwają, ale ten ktoś był pierwszy. Pierwsze trudne, znaczy trudna kwestia, ona nie jest jakaś, no w ogóle jest trudna faktycznie, to jest kwestia splątań. Kruger pyta o splątania, jak postępować w splątaniach. Temat jest rzeczywiście szeroki i od samego początku można powiedzieć, że trudno jest go cały ten temat rozpracować. To nie będzie takie wcale proste. Prawdopodobnie chodzi o różne konfiguracje splątań i to, co skoczków zastanawia, dlaczego w jednej konfiguracji pierwszeństwo przejazdu ma ten, kto wisi niżej, a dlaczego w innej konfiguracji pierwszeństwo ma ten, który wisi odwrotnie do poprzedniej mojej odpowiedzi. Jak więc to się dzieje? Więc możemy przyjąć, że jest kilka konfiguracji, które skoczkowie ze sobą się splątali. Jedna z nich nie będzie taka, że oni obydwoje wiszą pod dwiema czaszami, czasy są nad ich głowami, przy czym jeden skoczek jest wyżej, drugi skoczek jest niżej. I w takim układzie, kiedy czasy są nad nimi, to w tym momencie pierwszeństwo przejazdu, czyli ratowania, ma ten, który wisi wyżej. Dlatego, że on odpadnie od całego tego zestawu, nie powodując żadnych negatywnych konsekwencji dla skoczka, który wisi trochę niżej. Gdyby ten od dołu pierwszy strzelił zamki, to w tym momencie taśmy, linki i cały bałagan pójdzie na tego wiszącego wyżej, co utrudnił odczepienie się od jego spadochronów. To dlatego przyjęło się stosowanie takiej kolejności. Bardzo istotne jest, że podczas splątań na spadochronach mamy ze sobą normalną komunikację werbalną. Trzeba jej używać, trzeba się dogadać, co się dzieje. Być może jedna osoba mniej widzi, a druga widzi więcej. Natomiast jak najszybciej muszą tą sprawę rozwiązać. Przy drugiej konfiguracji, która inaczej będzie się odbywała i zaraz wytłumaczę dlaczego, jeżeli jeden skoczek wpadł na drugiego i owinął go swoim spadochronem, mówi się, że tamten jest w opakowaniu, to jeżeli owinął go swoim spadochronem, to faktycznie ten, który jest na samym dole, powinien pierwszy odczepić od całego bałaganu i najprawdopodobniej, kiedy się odczepi, już nie ma zagrożenia, że owinie tego na górze, bo on już jest zawinięty. W związku z tym możemy sobie pozwolić na to, że kiedy tamten na górze skoczek z tym całym bałaganem, przynajmniej nie ma jeszcze dodatkowych kilkudziesięciu kilogramów podwieszonych pod całym tym sprzętem. Być może w wyniku zmniejszenia się naprężeń łatwiej będzie mu się wyzwolić z tego spadochronu, który go owija, a jeśli nie, no to przynajmniej będzie lądował w opakowaniu, ale bez balastu podwieszonego pod spodem. Czyli jeżeli mamy oba splątane spadochrony są ponad skoczkami, to wtedy odczepia się ten, który jest wyżej, żeby przelecieć i otworzyć swój spadochron. Jeżeli mamy jednego opakowanego, to ten, który opakował, może się odczepić i ułatwi być może tamtej osobie, która jest na górze, wyzwolenie się z opakowania. To najczęściej powoduje pewne zastanowienie u skoczków i to jest kwestia, która jest dla nich czasami trudna, ale temat splątań może być jeszcze bardziej rozbudowany i można ten temat trochę więcej powiedzieć. Otóż ważne jest i bardzo ważne jest to, że zgodnie z zaleceniami chociażby USPA, ale nie tylko na bazie USPA powstały również inne zalecenia. Poniżej 300 metrów zakłada się, że odczepienie się od czaszy głównej jest zbyt ryzykowne i może nieść śmiertelne konsekwencje. Tak samo jest w splątaniach. Poniżej 300 metrów nie odczepiamy się od tego, tylko walimy, jeżeli już, walimy zapas. Albo obydwoje skoczków otwierają swoje zapasy zgodnie z regułą, że więcej szmat nad głową, to lepiej. To jest istotne, dlatego że było kilka wypadków niedawno, które były opisane i właśnie polegało na tym, że zbyt nisko za skoczek postanowił odczepić się od tego układu. Jeżeli układ splątanych spadochronów
jest nisko nad ziemią, skoczkowie mogą mieć wrażenie, że są wyżej, dlatego że układ najczęściej wiruje. W związku z tym pionowo pod ich z ich punktu widzenia pod ich nogami jest to wiele większy dystans niż rzeczywiście jest do ziemi. I skoczkowie doświadczeni się decydują na to, że są w stanie szybko skalkulować sprawę i że jeszcze zdążą. Tak? Tymczasem nie pierwszy raz popełniony został błąd, że tak naprawdę wysokość jest niższa niż im się wydaje, bo układ jest wirujący. Co jeszcze ciekawego w spontaniach? Otóż zmienia się dużo, dlatego że spadochrony zmieniają się na małe. Dawniej można było powiedzieć, żeby ocenić sytuację, czy na tym głównym spadochronie, tym kolegi opakowanego, który jest napełniony i jest ponad wszystkim, jest wygodnie działający, powiedzmy opakowany kolega ma jednak może patrzeć, co się dzieje, widzi, co się dzieje i ma jak sterować spadochronem. Natomiast jest za nisko na to, żeby odczepić tego, co był na dole i pozwolić mu spadać na splątanym spadochronie. Była jedna z opcji, która mówiła o tym, że można lądować razem podczepionymi pod jednym głównym spadochronem. Tylko że te zalecenia były wtedy, kiedy spadochrony główne przekraczały swoją powierzchnię o 200 stóp kwadratowych. I to było wystarczające. Rzeczywiście przy nawet nieumiejętnym manewrowaniu oczywiście groziły połamania i inne szkody, ale na pewno były to mniejsze zagrożenia niż to, kiedy na splątanym, niesprawnym spadochronie puszcza się skoczka, który jest na dole. Wtedy ten, który był opakowany, miał zadanie, czy nogami, czy w jakiś sposób przytrzymać tego skoczka, który był pod nim. To niestety już przeszło moim zdaniem do historii. Podobnie jak zmienia się też statystyka. Można było pamiętam, kiedy uczyłem skoczków powiedzmy dekadę temu, to jeszcze mogłem mówić o tym, że statystyka splątań jest taka, że jeden skoczek w wyniku splątania ginie, a drugi skoczek przeżywa, tylko ma ciężkie obrażenia. Teraz można powiedzieć, że na tych małych spadochronach, kiedy one się splączą, no to niestety są dwa trupy, to jest trochę się zmienia. A statystyka jest też bolesna, dlatego że obecnie największe żniwo to są właśnie kolizje, splątania i błędne lądowania. Wypchnęły one ze statystyk awarie, które polegały na tym, że spadochron główny się nie otworzył. Tutaj automaty, które opanowały świat, powiedzmy, wytępiły tą awarię, ale splątania są nadal niezwykle istotne. Mam nadzieję, że to właśnie o to Ci, Kruger, chodziło. Splątania są warte przemyślenia. Postępowanie w splątaniach jest warte dyskusji w waszym własnym gronie. Nie musicie mieć instruktora, możecie sami to o tym sobie dyskutować, bo sama dyskusja o tym sprowadzi Was na fajną drogę tego, żeby zastanowić się, jak ważne jest to, że latamy w sposób ujednolicony, że mamy taką samą ścieżkę, taką samą ścieżkę budowania, taką samą rundę, taką samą ścieżkę podejścia do lądowania, że w sposób uporządkowany latamy, unikając głupich manewrów, jesteśmy skoncentrowani, rozglądamy się. To wszystko są rzeczy, które są niezwykle istotne, a nabierają jeszcze większej wagi, kiedy zdamy sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest kolizja. Pytanie kolejne, łatwiejsze, tutaj jest akurat od Bartka. Bartek pyta, przysłał cały pakiet pytań. Jedno pytanie to jest, co to jest otwarcie na kierunku? Otwarcie na kierunku to jest taka sytuacja, w której skoczek pozostaje ustawiony na tym samym kierunku podczas wyrzucenia pilocika, podczas napełniania spadochronu, podczas zjazdu slidera na dół. Czyli od samego początku, od momentu zainicjowania otwarcia, aż do momentu całkowitego napełnienia spadochronu, spadochron jest, skoczek pozostaje ustawiony w tym samym kierunku, stąd nazwa na kierunku. To by niby wystarczyło, ale przy okazji powiem coś więcej. Dobrze, żeby otwieranie na kierunku było inicjowane w poprzek osi wyrzutu. Dobrze, żeby przez pierwszych kilkanaście sekund, przynajmniej czas, który był czasem separacji między grupami, kontynuować lot na czasie w poprzek osi wyrzutu, tak żeby nie podlatywać pod kolejne grupy, które wyskoczyły z samolotu i sprawdzenie spadochronu i wszystko dobrze, gdyby można było zrobić właśnie w poprzek osi wyrzutu. Oraz to, że mamy możliwość wpływania na przebieg otwarcia. Jest to nasz spadochron podczas otwierania komunikuje się z nami poprzez naprężenia na uprzęży, które są w przypadku złych otwarć są niesymetryczne. Najczęściej jest tak, że nieprawidłowo napełniający się spadochron będzie nas wyciągał do góry jedną stroną mocniej. To ta, która już się napełniła. I ta, która już się napełniła, będzie powodowała ruch czaszy, będzie powodowała jej obrót i może poskręcać się. W związku z tym warto jest brać doświadczenie od parolotniarzy i zawiesić się
właśnie na tej części uprzęży, na tej stronie uprzęży, która nas wyciąga do góry. Czyli jeżeli nas ciągnie prawa strona do góry, to ją obciążamy biodrem, obciążamy tak, żeby wisieć na sprawnie napełniającym się spadochronie. Dzięki temu obroty będą mniejsze i otwarcie będzie mniej gwałtowne. Możemy sterować otwarciem spadochronu. Druga sprawa, dla skoczków bardziej doświadczonych, nie mówię o studentach, którzy właśnie skończyli AFF, ale kiedy macie już swoją licencję albo do niej dożycie, dobrze jest, żeby w trakcie, kiedy spadochron się otwiera, od tyłu, otwartymi dłońmi, otwarte dłonie położyć na tylnych taśmach i odciągając niczym cięciwe, odciągając taśmy, sterować otwarciem spadochronu, tak żeby utrzymać kierunek, żeby utrzymać otwarcie na kierunku. Myślę, że w ten sposób w miarę dopełniam kwestię otwarcia na kierunku. Na otwarcie na kierunku ma olbrzymi wpływ sylwetka przy wyrzucaniu pilocika. Moment powiem, że być może ma porównywalnie duży wpływ jak praca układacza na ziemi albo praca samego skoczka, który układał swój spadochron, z czego jestem wielkim zwolennikiem. Uważam, że skoczkowie powinni sobie układać spadochron, nawet jeżeli są leniwi, niech chociaż z jakiś czas sobie układają spadochron, żeby nie zapomnieli tych umiejętności i żeby rozumieli, jak to wszystko funkcjonuje. Teraz mi się wydaje, że już dopełniam kwestii otwarcia na kierunku. Kolejne pytanie, które przygotował również Bartek, to jest kwestia wylotu skoczków na 4000 metrów i otwarcie czaszy jednego ze skoczków, który pierwszy skacze w tym wyrzucie, pomimo ustaleń, które były na ziemi. Pyta się, czy to jest bezpieczne. Po pierwsze, otwarcie spadochronu, na przykład w tej sytuacji, tak, leci sobie kilkunastu skoczków, zachowują między sobą separację, ale ten pierwszy zamiast wykonać zaplanowany skok, otworzył główny spadochron od razu tak zwanym pod ogonem, nie? Czyli odczekał pewnie sekundę albo dwie i wyrzucił pilocik. Nie ma bezpośredniego zagrożenia w takiej sytuacji dla innych skoczków. Powiedzmy, on wypadł z gry, on się otworzył i już nie stanowi problemu dla całej reszty zespołu. Ale łamie zasady. Dlatego, że zgodnie z zasadami powinien być na końcu wyrzutu. Mało tego, że zgodnie z zasadami na końcu wyrzutu byłoby wygodniej. Oprócz tego pamiętajmy, że wyrzucamy skoczków pod górny wiatr. W związku z tym wiatr potem będzie dryfował, będzie z wiatrem gość dryfował do lotniska. Lepiej dla niego byłoby, gdyby wyskoczył sobie ostatni. Wtedy będzie mu wygodniej z masą powietrza dolecieć do lotniska. Ale to nie chodzi o to. Moim zdaniem tutaj dotykamy czegoś, co jest ciekawą bardzo kwestią komunikacji między skoczkami, braku szacunku między skoczkami, braku zrozumienia, że zasady, które panują w spadochroniarstwie, nie są do tego, żeby je łamać, tylko są do tego, żeby je rozumieć. Jeżeli raz na jakiś czas nastąpi złamanie takich zasad, niech chociaż będzie ona zrobione świadomie. Natomiast moim zdaniem ustawienie pewnej wielkości wyrzutu, następnie zmiana planu, którą dokonuje ten skoczek na pokładzie samolotu, i mimo tego zmiany planów, brak informowania wyrzucającego i reszty skoczków o swojej zmianie planów, tylko otwarcie, to jest jak policzek dla reszty. To jest jak pokazanie im dupy. To jest coś zupełnie nieeleganckiego, zupełnie niepasującego do dyscypliny skoczków i do tego, jak oni powinni razem ze sobą współpracować. Chociaż nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia, kiedy on sobie ten otworzył spadochron główny aż 4000, on jest utrudnieniem dla całej reszty, bo trzeba będzie na niego czekać z kolejnym rzutem. Przecież dryfuje w powietrzu, jeszcze ciągle wisi, kiedy spadochron już, samolot już wyląduje, będzie mógł kolejny skoczków na backup wziąć i sobie znowu do góry polecieć, nie? Ale przede wszystkim jest to jego brak szacunku dla okazanie braku szacunku dla reszty skoczków. To jest moim zdaniem karygodne, to powinno być tępione. Taki człowiek powinno się mu wytłumaczyć, dlaczego postępuje nieprawidłowo. I nie zrobić mu żadnego opierdolu. Chciałem powiedzieć jakoś tak ładnie, zrobić z tego słowo bardziej łacińskie, ale to opierdol to jest opierdol. Nie można z tego zrobić, nie można pozostać przy tym tylko, żeby na niego nakrzyczeć, bo on się na to zamknie. On nie będzie osobą w tym momencie, która przyjmie te uwagi. Powinno się mu to wytłumaczyć. Bartek przesyła jeszcze trzecie pytanie w tym samym zestawie i to trzecie pytanie dotyczy, a co by było, gdyby właśnie na tych 4000 skoczek nie tyle otworzył z zamiarem swój spadochron, ale ma jakąś tam awarię. No jaką może mieć awarię, kiedy są 4000 metrów? Może mieć przedwczesne otwarcie spadochronu. Przedwczesne otwarcie spadochronu, czyli niezamierzone przez niego otwarcie spadochronu, nastąpi, kiedy na przykład nie dopilnował swojego pilocika, który mu się wysunął z kieszonki, wtedy po prostu ma otwarty główny spadochron. Być może
nieprawidłowo mu się otworzył spadochron, być może zaczepiły się linki o rękę albo o nogę, trudno powiedzieć. Druga sytuacja może być taka, że źle serwisował swój spadochron, miał zbyt długą pętlę zamykającą, z której wysunęła się zawleczka, lub też w drugą stronę zużytą i zbyt napiętą pętlę zamykającą, która pękła i wyskoczyła mu paczka z pokrowca, czyli ma podkowę. Natomiast pytanie dotyczy tego, czy powinien robić procedurę awaryjną, przystąpić do niej natychmiast, czy powinien poczekać. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, chociaż nie należy do odpowiedzi, to nie są odpowiedzi, powiedzmy, ze skutkami krytycznymi. Bo o co chodzi? Oczywiście w każdej z tych sytuacji można poczekać, pozastanawiać się. Mamy 4000 metrów, spokojnie możemy sobie pruć z tym spadochronem. Przy czym weźmy pod uwagę, że w niektórych konfiguracjach, na przykład kiedy mamy linkę, nogę w linkach, no to ten spadochron, kiedy tak sobie kontynuuje ten swój lot, on się prawdopodobnie może poniszczyć. On może być, w wyniku tego może pójść do remontu. Jeżeli jednak od razu przystąpimy do procedury, czyli najpierw mając 4000 metrów, kiedy mamy nogę w linkach, mamy czas, żeby się wyswobodzić z tej linki ze spokojem, czego nie mamy na przykład, kiedy jest nisko, kiedy jest skok na static line. Mamy tej szczególnej sytuacji, mamy całą masę czasu, żeby najpierw oczyścić teren, czyli przygotować to wszystko do czystego ratowania. I teraz załóżmy, że wyplątaliśmy tą nogę z linek, spadochron jest odkształcony, ma powiedzmy lineover, w Polsce nazywany kalafiorem. Mamy tego kalafiora i my spadamy z nim do dołu. I teraz czy strzelić się z tego kalafiora od razu, czy poczekać jeszcze i zrobić to na wysokości, która była planowaną wysokością, najniższą wysokością awaryjną. Mimo wszystko bym za tym, żeby odczepić ten spadochron, kiedy jest tylko do tego dogodna okazja. Czyli jeżeli wyplączemy się z tego na 3000 metrów, to jednak się go pozbyć i otworzyć zapas. Owszem, jest ryzyko, że możemy nie znaleźć freebaga i nie możemy nie znaleźć czaszy głównej. Jest to ryzyko. Jeżeli macie dość doświadczenia i znacie teren, dookoła jest w miarę bezpiecznie, możecie przystąpić do polowania na zgubioną czaszę. Nie radzę tego, dlatego że jedno z moich bardziej poważniejszych obrażeń, które odniosłem podczas spadochroniarstwa, właśnie było w takiej sytuacji. W związku z tym od razu ze swojego doświadczenia takie coś uważajcie, bo lądowanie poza lotniskiem w pogoni za elementami czyjegoś ratowania albo swojego ratowania, to może być źródło bolesnego uszkodzenia, które będzie dawało wam znać o sobie przy każdej zmianie pogody. Ale możemy za tym czasem nie lecieć. Możemy założyć, że ktoś obserwuje to wszystko z dołu i być może będzie widział, gdzie to się znalazło. Nie? W związku z tym, moim zdaniem, nie ma co czekać. Sprawnie oczyścić teren, sprawnie pozbyć się głównego spadochronu, sprawnie otworzyć zapasowy, przerwać łańcuch pechowych zdarzeń, a nie bawić się w kalkulacje, co mi się bardziej opłaca, czy może jeżeli niżej otworzę, to w tym momencie będę miał wygodniej i wszystko będzie dla mnie bezpieczniejsze. Mam nadzieję, że wyczerpałem ten temat. I ostatnie pytanie, które przesyła Andrzej, dotyczy full face'a. Full face to jest nazwa, która jest już coraz bardziej popularna w spadochroniarstwie, która opisuje kask. Uwaga, prowadzący sklepy spadochronowe. To nie jest kask całotwarzowy, tylko to jest kask integralny w języku polskim. Otóż kask integralny ma swoje zalety, mianowicie takie, że przy pogodzie, która jest, nazwijmy to, mało komfortowa, zabezpiecza naszą japę przed napływem zimnego powietrza, czasami drobin lodu lub też wody. W środkowej Europie występują nagminnie podczas spadania swobodnego z dużej wysokości. Ale kask powinien być założony prawidłowo, dobrany prawidłowo, powinno być też przetrenowane otwieranie przyłbicy, otwieranie wizora tego kasku. Powinno być przetrenowane postępowanie awaryjne w tym kasku. Czyli musicie sami też zweryfikować, czy jesteście w stanie na przykład zobaczyć swoje uchwyty przy postępowaniu awaryjnym. Te kaski, które obecnie występują, są coraz doskonalej projektowane właśnie na potrzeby skoczków. Powierzchnia i kąt widzenia, którą mamy, jest coraz większa i w zasadzie eliminują one większość problemów, które były dawniej z tego rodzaju kaskami. Ale nie zmienia to w żadnej mierze tej kwestii, że trzeba najpierw przetrenować. Czyli na przykład nauczyć się otwierania swojego kasku w rękawiczkach, bez rękawiczek, jedną ręką. Niektóre modele nie umożliwiają w ogóle otwarcia jedną ręką, ale
przetrenowanie jak najlepiej, zanim weźmiemy w górę swoje cudeńko techniki spadochronowej i będziemy mieli problem u góry. Najpierw trenujemy. Trenujemy sobie na uprzęży, ćwiczymy sobie sytuacje awaryjne. Tak samo jak mamy ochotę wziąć rękawiczki, też powinniśmy pójść najpierw na uprząż i potrenować sobie zarówno sytuacje awaryjne, jak i wziąć spadochron i wyrzucić sobie kilka razy pilocik w rękawiczkach, tak żeby się nauczyć tego, zanim pójdziemy z tym wszystkim powietrze. I teraz są, na niektórych strefach są wymogi bezpieczeństwa, które mówią o tym, że dopiero powyżej 50 skoków możemy wykonywać te skoki w kasku integralnym. Nie rozumiem dlaczego, nie potrafię znaleźć żadnego argumentu, którym powiedziałbym, że to jest rozsądne. Nie widzę takich argumentów. Przykro mi, ale w większości, chociaż obecnie w wieku 40+, zaczynam coraz częściej apelować do ludzi o przestrzeganie zasad, o tyle uważam, że niektóre zasady, tak jak na przykład ta, są wyssane nie wiem z jakiego rodzaju palca. Podejrzewam najgorszy rodzaj tych palców i najgorszy sort tego palca do wysyłania takich informacji. Także tak jest niestety, w związku z tym czasami będziecie musieli poczekać, żeby móc użyć swój kask integralny. Natomiast zasad takich nie rozumiem, uważam, że po prostu trzeba to przetrenować. Zobaczcie, przerobiłem wiele pytań za jednym podejściem. Sprawdzam Was, czy jesteście w stanie, tu widzę Wam na ekranie, że już gadam 21 minut, także wszystkim serdecznie gratuluję. Jeżeli dotrzymaliście do końca, jesteście coraz mocniejsi, a nie będę przekraczał 25 minut, nawet jeżeli będę miał większy zestaw pytań, to podzielę to na kilka odcinków. Dziękuję serdecznie wytrwałym widzom kanału Skyline Atmosfera. Dziękuję za plusiki, w sensie kciuki do góry, które dodajecie. To bardzo fajnie. Nawet dziękuję temu osobnikowi, którego płci nie znam i osoby nie znam. Może znam, ale jest tajemnicza, która daje te kciuki w dół, dlatego że YouTube traktuje to jako aktywność telewidzów. Jesteście aktywni i ten jeden cierpiący, który cierpi i cały czas dodaje mi te minusy, też Ci dziękuję serdecznie, że ruszasz mój kanał do góry i budujesz go razem z innymi, którym to się podoba. Wszystkim serdecznie dziękuję. Zapraszam do kolejnego filmu, który pojawi się niebawem.